Ja właśnie teraz włączam nagrywanie, już jesteśmy on live. Dobrze, no to co? No to ja was wszystkich tutaj witam, drodzy uczestnicy i drogie uczestniczki też. Ja nazywam się Damian Jemioło, jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl. Ze mną jest dr Krzysztof Najder oczywiście, założyciel z firmy Stratosfera. I dzisiaj będziemy rozmawiać o marketingu kulturowym, a w zasadzie o jednym z modeli, których używa Stratosfera, czyli Brand Power. Będziemy wam pokazywać, jak się buduje silną markę i co to w ogóle znaczy silna marka i jak połączyć pewne konkretne aspekty, które to wyznaczają. Jasne. Cześć wszystkim. Postaram się patrzeć bardziej w kamerkę. Tak, w kamerkę, żebyście nas widzieli. Z czym zawsze mam kłopot. Na szczęście kamerka jest umieszczona tuż nad prezentacją, której kawałki chciałem wam pokazać. Specjalnie przygotowaną na dzisiaj. Dodam jeszcze, że nagrywamy z biura warszawskiego Stratosfery. Zgadza się. Niestety nie widać stratosferycznego pieska, bo jest za mały. Szkoda, ale zapewniam was, że jest bardzo fajowy. To, co ja dzisiaj o czym chciałem wam powiedzieć, to jest, wiąże się z poprzednimi dwoma webinarami, ale również jest czymś samodzielnym. Chciałem wam powiedzieć o tym, jak tak zwana marka kulturowa, czyli marka, która generuje i opiera się na ideologii kulturowej jakiejś grupy przeciwko jakiejś grupie, pomaga w trudnej sytuacji, w jakiej ląduje wiele marek. Wiele marek, a być może nawet prawie wszystkie. Tak, no i myślę, że możemy przejść do prezentacji. Tak, bo przygotowaliśmy prezentację. Jest. Tylko poczekaj jeszcze chwileczkę, musimy ją tutaj udostępnić. Ekran tej prezentacji. I to mamy tutaj. Tu. Proszę bardzo. O, jak ślicznie. Dokładnie. Tutaj ja jeszcze to troszkę powiększę, żeby już nie przeszkadzało. To prawda. Niewątpliwie to jest Stratosfera od ponad ćwierć wieku. A dzisiaj o tym, o czym będziemy mówić. I proszę, Damianie, przerwaj mi dowoli, zwłaszcza jeżeli ktoś zapyta coś ciekawego, dobra? Tak, tym bardziej, że właśnie możecie zadawać pytania tutaj na czacie. Ja będę je przekazywać też Krzysztofowi i oczywiście będziemy na nie odpowiadać też na samym końcu, jak już się prezentacja, jak ją po prostu tam zaprezentujemy, to również będzie taka krótka sesja Q&A, gdzie będzie można Krzysztofa też zapytać o pewne aspekty związane z marketingiem kulturowym. Dlatego, Damian, przekazujemy pytania, bo my działamy na dwa ekrany koło siebie i Damian widzi wasze pytania, a ja ich nie widzę. Inaczej od razu bym zaczął odpowiadać. Słuchajcie, Brand Power ogólnie rzecz biorąc to jest nasza metodologia, czy nasz model służący do audytów siły marki i również do wspomagający budowę jej strategii. I ja zacznę od tego, że szybciutko powiem wam, na czym on polega, a potem przejdziemy do licznych przykładów. Jądrem Brand Powera jest to, że marka składa się z dwóch warstw, z produktów lub usług i ze swojej symboliki. Z waszego punktu widzenia to może być komunikacja plus ikonografia marki. Jak również jej kody werbalne. I są marki, to jest przykład, na przykładzie Apple, jak wygląda warstwa produktów i usług Apple. A to z kolei jest warstwa symboliczna Apple. Pytanie, czy tak bardzo aktualna już w tym momencie. No tutaj iPhone jest bardziej aktualny, natomiast Apple bardzo, bardzo opiera się na swoim heritage'u.
i na tym, że to była firma garażowa, na tym, że ma nazwę Apple, która była jakby zupełnie od czapy, porównajmy z IBM, że miała kolorowe logo pierwotnie i że wyprodukowała parę fenomenalnych zupełnie reklam. Jedną z najlepszych była prawdopodobnie reklama Here's to the Crazy Ones, w której głos podkładał Steve Jobs. I więc to są te dwie warstwy i one ze sobą współdziałają w takim sensie, że jeżeli jedna jest, to nie jest tak w tym przypadku, ale mogłoby być, jest słabsza, to druga powinna ją wspierać. I niemożliwe jest rozpatrywanie marki tylko, jeżeli chodzi o jej symbolikę i niemożliwe jest rozpatrywanie marki tylko, jeżeli chodzi o jej produkty i usługi. To jest całość. To jest całość z dwóch elementów. I to jest pierwszy element, składnik brand power. A potem mamy tak. Nie są marki, które są, w które istotą jest, są produkty i usługi. Na przykład Samsung, który głównie się także i komunikuje przy pomocy produktów. On ma przełomowe telefony, współzawodniczące zresztą z Apple. Świetne. To też podgryza samego swojej komunikacji. Dokładnie. On ma przyzwoite zegarki i ma zawsze kupę nowości w rękawie, na przykład składane telefony. Są takie marki, jak Diesel, o którym już chyba kiedyś wam opowiadałem, które są skupione na swojej symbolice, na swojej komunikacji. Produkt nie jest w gruncie rzeczy ważny, tak jak widzicie, na przykład tutaj w ogóle w ich komunikacji nie występuje. Czy występuje tak bardzo, bardzo w tle, tak? No w sensie widzimy, że te dżinsy na przykład tutaj są, ale one nie są jakby tym głównym aspektem tej komunikacji. Tak, mogłyby być inne i też było dobrze. Są też reklamy, na których on się nie pojawia. I są też marki, tak jak Patagonia, które rzeczywiście mają uruchomione i produkty, i usługi. Patagonia to jest amerykańska firma od wielu lat na rynku, która robi sprzęt outdoorowy, jak również marka, która wprowadziła właściwie do marketingu ten pomysł, żeby część ceny produktu przeznaczać na przyrodę. Mhm. Ale ta marka także jest silna symbolicznie. I też bazuje bardzo mocno na swoim dziedzictwie. Tak. Bo to jest ukorzenie całej Patagonii. Tak. Marka ta na tyle była z dużym sukcesem, osiągnęła na tyle duży sukces, że ma naśladowników, przede wszystkim kanadyjskiego Arcteryxa, który jest copy-paste z Patagonii. Dokładnie. Tak. Wiesz co, a pamiętasz tę reklamę McDonald's? Teraz to ci wysłałem też z brytyjskiego właśnie oddziału McDonald's. Tam również w zasadzie, i to jest też bardzo przecież mainstreamowa marka, no potężnie mainstreamowa, nie pojawił się w ogóle produkt McDonalda w tej reklamie, no tylko cudownie, właśnie taki charakterystyczny, to takie, nie wiem nawet jak to nazwać, ruszenie brwiami po prostu, żeby one się ułożyły w kształt, w znak tego logotypu McDonald's. No i bardzo fajnie, tak. McDonald's idzie w tym kierunku, który ja będę opisywał, bardziej kulturowy. To prawda. Ale zobaczmy, jak ten kulturowy kierunek się mieści w całym cyklu życia marki. A cały model brand power wygląda tak, a siła marki opiera się na trzech głównych czynnikach: wiarygodności, zauważalności, ekspansywności, i każdy z tych trzech czynników ma swoje składowe. Ja o tym będę powoli mówił na przykładach. Zawierzcie mi, że chodzi o markę kulturową na koniec. Teraz możemy sobie popatrzeć.
To jest marka Dr. Martens, która jest strasznie solidna ze swojej wiarygodności, ponieważ utrzymuje podobny produkt od czasów II wojny światowej, a rzeczywiście została zaprojektowana przez wojskowego ortopedę, a i jej obietnice produktowe, takie no-nonsense obietnice produktowe, są aktualne do dzisiaj. Nie mówiąc już o tym, o bardzo prawidłowym podtrzymywaniu tych samych kodów graficznych. Tutaj na chwileczkę się wtrącę, Krzysztofie, bo pojawiło nam się pytanie, a w zasadzie prośba może bardziej od Jacka, żebyśmy podali inne przykłady małych firm, które działają tak jak Apple. Czy są firmy, które nie dostały 500 milionów na start i nie wynajęły najlepszego w Stanach Zjednoczonych, najlepszej w Stanach Zjednoczonych firmy brandingowej, ale odniosły sukces? Wiesz co, ja ci mogę, Jacku, podać przykład z polskiego podwórka nawet, i to jest firma Kubota. Mm-hmm. Która bardzo też bazuje na marketingu kulturowym i bardzo bazuje na tych kwestiach diversity and inclusion, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar osób LGBT+, co też wynika w ogóle troszkę z korzeni tej nowej odsłony tej marki tak naprawdę, bo to jest też, ta marka została reaktywowana tak naprawdę po latach, dlatego że sama CEO Kuboty jest osobą panseksualną, więc siłą rzeczy to też siedzi jakby w tych korzeniach, ale też myślę, że takich przykładów moglibyśmy znaleźć więcej. I parę tych przykładów podam później. Niestety to są marki może mniejsze od Apple, niektóre z nich, ale... Ale też o takie nam też chodzi. No, ale takie, które są jako tako rozpoznawalne, bo nie chciałbym robić case'ów na markach, których nie znacie. Ale będą te przykłady, pokażę i obiecuję. Z kolei zauważalność dobrze reprezentuje Rolex, i to w taki pokrętny sposób. W sklepach, czy także w e-commerce trudno się o niego potknąć, ale Rolex ma bardzo dużo outdoorów i to takich stałych, na przykład w Warszawie na Placu Trzech Krzyży. Sponsoruje i jest timekeeperem wszystkich prawie dużych rozgrywek tenisowych i również wyścigów konnych. Tam go bardzo wyraźnie widać. Ma bardzo solidnie zbudowaną komunikację, więc to jest raczej w stronę takiej obecności właśnie symbolicznej bardziej niż produktowej, ponieważ pamiętacie, być może ja tego nie podkreśliłem, że może teraz trzeba powiedzieć, że te trzy czynniki budowane są na obu poziomach, i produktowym, i symbolicznym. A teraz akurat tutaj Rolex jest bardziej symboliczny niż produktowy, jeżeli chodzi o obecność, zdecydowanie. Natomiast zadbał o to, żeby jego produkt był w miarę wyjątkowy. On ma kilka cech, jak oyster case, tak zwana, bardzo szczelna obudowa, jak zawsze dużą tolerancję na zanurzenia i takie szkiełko powiększające na dacie. To są charakterystyczne cechy Rolexa. Pomijając to, ma swoje własne wskazówki o własnym kształcie, zarezerwowanym dla tej firmy. Jak już również używam, nie używam mechanizmów elektronicznych, tylko własnych mechanizmów, które się nazywają perpetual i dopełniają jakby unikalności Rolexów jako produktu. Natomiast jeżeli chodzi o ekspansywność, to tutaj dobrym przykładem jest Xiaomi, które produkuje od odświeżaczy powietrza i robotów, po telefony, smartfony, smartwatche i bardzo dobre zresztą komputery, laptopy.
No ale to jest też w ogóle charakterystyczne dla takich azjatyckich konglomeratów technologicznych. Tak, no, bo Samsung robi to samo. Tak. LG też w zasadzie produkuje bardzo dużo różnych rzeczy, też nawet jeszcze nie do niedawna smartfony, więc coś w tym chyba jest. Tak, ja podałem przykład Xiaomi, bo tutaj chciałem powiedzieć tę dodatkową rzecz ciekawą, mianowicie Xiaomi stara się podgryźć Apple'a przez stosowanie bardzo, bardzo podobnej stylistyki. No tak było na początku, bo mam wrażenie, że teraz to już się zmieniło ogólnie dosyć. No ale ten telefon na przykład, który tutaj jest i zegarek, to są nowe produkty. Tak, tak. I dalej jest tak, że widać, że czy laptop. Mhm. I widać, że one są podobne do Apple'a. Smartwatch zwłaszcza, tak. Tak. Mhm. Zwłaszcza smartwatch jest, wiesz, copy-paste. Tak czy inaczej, to jest, zgadzam się, można nawet powiedzieć, że istnieje coś w rodzaju takiego trendu azjatyckich tygrysów, które głównie idą w stronę ekspansywności i tutaj to wszystko wymieniłeś. Oczywiście Samsung, tak. A oczywiście LG, oczywiście Xiaomi. Asus też teraz zaczyna tak robić podobnie. Tak, ale taki jest styl. Niezauważalny, nie wyjątkowość, a obecność budowana raczej przez produkty, tylko właśnie bardzo ekspansywna marka. Weźmiemy pod siebie wszystko. Tak, tak. Takie są przykłady, a teraz popatrzmy, co tutaj mamy dalej. Mianowicie mamy przykład, jak wygląda cykl marki, ponieważ marka typowo w takim brand powerze, wiarygodność, zauważalność, ekspansywność, ma wyraźne trzy etapy. Tutaj na przykładzie Colgate'a. Pierwsze, ustanowienie autentyczności, kompetencji jako pasta do zębów, to już było dawno. I my robimy dobrą pastę do zębów. A drugie, my budujemy swoją zauważalność przez stędy w sklepach i także przez unikalne, wyjątkowe produkty, jak tutaj... Z węglem aktywnym pastą. Tak, tak, tak. A wreszcie... Po trzecie, ekspansywność, ekspansja ogólnoświatowa i wprowadzenie do line-upu wielu produktów związanych z higieną jamy ustnej. Bo to jest ta sama kategoria, błędu pukania ust, nić dentystyczna, szczoteczka. Tak. No i tutaj Colgate to jest taki przykład marki, która rozegrała to na bezpiecznie. Ona nie robi na przykład ciasteczek czyszczących zęby, poprzestaje na takich standardowych produktach do jamy ustnej. No Grzeta tutaj w ogóle napisała, że teraz to nawet dalej, bo Colgate leci na księżyc. Tak. Więc, ale oni to rozgrywają bezpiecznie i w tym przypadku ten element kulturowy nie jest im potrzebny. Zaraz powiem dlaczego. A tutaj popatrzcie, będziemy mieli przykład. O marki, która już tego elementu kulturowego potrzebuje. I tutaj mam parę przykładów tych. Tutaj weźmy sobie jako pierwszy przykład Moleskine, pierwotnie producenta trudnych stosunkowo do zdobycia notatników z gumką, które pojawiały się w ekskluzywnych sklepach, które ja kiedyś z dużym zacięciem kupowałem we Francji, a właśnie w dobrych sklepach papierniczych i które były niewątpliwie przedstawiały produkt, ten notatnik bardzo, bardzo praktyczny,
łatwe w użyciu ze względu na te zakładki i gumkę. To naprawdę pomaga, obie te rzeczy. Ale cóż, to był jeden mały czarny notatnik. W związku z tym oni zaczęli budować zauważalność. Ich metodą, oprócz tego, że zaczęli e-commerce, było to, że oni wypuszczali różne rodzaje, różne wielkości tego notatnika, ale przede wszystkim linie specjalne skierowane do konkretnych grup osób, co znacznie powiększało ich facing na półkach, ponieważ mieli tego dużo i to było kolorowe. No to prawda. No i też się wstrzelali tutaj chociażby w jakieś tam konkretne mercze, no tak, no tutaj Gwiezdne Wojny i tak dalej. No tak, to są bardzo, tak, bardzo duże kategorie. Linki, Gwiezdne Wojny, co kto chciał. Tego było bardzo dużo. A następnie, i to jest ciekawe, oni rzucili się na ekspansywność, postanowili rozbudować swój portfel i rozbudowali go po to także, żeby złapać nowych ludzi, czyli zasięg, o produkty, które już nic nie miały wspólnego wprost z notatnikami, na przykład okulary, ołówki, gumki. No akurat gumka czy ołówek to troszkę ma wspólnego. Ma, tak, tak, ma, ale okulary już... Kompetencja zbudowana na notatnikach nie przenosi się na okulary. Tak, po prostu. Oni także zaczęli produkować i sprzedawać notatniki elektroniczne, co już było jeszcze dalszym krokiem od papieru, który opanowali, i powodowało, że ta ekspansywność odbijała się negatywnie na wyjątkowości, ponieważ oni byli od papieru, specjalistami od papieru i na kompetencji, dlatego że też z takiego powodu, jak firma, która jest prawie drukarnią, która robi te notatniki i je oprawia, sprawdza się jako producent optyki czy elektroniki. Ale poczekaj, bo ja mam fajny przykład. Co powiesz na BIK? Bo oni zaczynali jako producenci długopisów, tak, a potem zaczęli też na przykład tworzyć maszynki do golenia. Coś, tak, jest zupełnie, kompletnie. Tak, oni, ale to jest tak, że w ich przypadku był elementem łączącym była niejednorazowość, no, i niedrogość. No to jest, tak, dobry to... produkt, który jest jednakże do wyrzucenia. Nie wiem, czy widziałeś te kampanie, jakie za tym szły, one były bardzo, uważam, udane. Bo tam, wiesz, było po prostu zdjęcie mężczyzny, on miał pomalowaną brodę długopisem, no i była właśnie ta maszynka Mika. Super, no. Bardzo, bardzo fajnie. Tak. Nie widziałem tej reklamy, dzięki. A Mika jest trochę podobnym przykładem. I tutaj jest tak, że co jest kluczowe właśnie, że rozbudowa elastyczności, czyli rozbudowa ogólnie rzecz biorąc, w najprostszym świecie portfela produktowego czy usługowego bardzo negatywnie wpływa na wyjątkowość i kompetencje marki. I to, co zrobił Moleskine i inne, i zaraz pokażę parę innych przykładów, to wrzucił sobie hasło Everyone is a writer, co hasło właśnie ideologiczne, kulturowe, odnoszące się do często ukrytych ambicji odbiorców i które wyjaśniało wszystkie te elementy rozszerzenia portfela. Tutaj też widzę, że Jacek napisał, że BIK miał także genialne perfumy, ale były zbyt tanie i klienci nie zaakceptowali tego produktu, rewelacyjnego jego zdaniem produktu. Przyznam szczerze, że akurat o perfumach to nie wiedziałem. Wiedziałem, że oni dokonali ekspansji faktycznie na ten rynek maszynek do golenia, ale o perfumach to nie słyszałem. Tak, ciekawe bardzo. I ciekawe, że były za tanie, ponieważ
perfumy no, należą do produktów, które mają dolną granicę wiarygodności. To prawda. Tak jakby. I to jest jeden przykład. Podam jeszcze parę innych. Proszę bardzo, to jest but założycielski Nike, kiedyś tam. Bardzo dobry but, lekki but treningowy. Nike specjalizowało się właśnie w butach. Później zauważalność uzyskali dzięki Celebrity Endorsements. Tak. Dzięki Nike Air, temu modelowi właśnie butów, który był endorsowany przez Michaela Jordana. I był butem do koszykówki. Wiesz co, tutaj jeszcze ci mało takie wtrącę pytanie, bo Dominika pyta, co to znaczy, że dolna granica wiarygodności w kontekście perfum? Co to znaczy, że jest jakaś dolna granica? A perfumy nie mogą być za tanie, to o to mi chodziło. To jest inaczej powiedziane to samo, co powiedział Damian. Tak. Są pewne kategorie, zwłaszcza kategorie, które są postrzegane ogólnie rzecz biorąc jako luksusowe, a w których produkt zbyt tani jest podejrzany. I o to mi chodziło. To była bardzo prosta myśl, wyrażona być może zbyt długim słowem. Czy bo to też jest wiesz, kwestia tego, myślę, że ludzie po prostu jako słowo perfumy używają jako synonim wszystkich zapachów, czyli wiesz, od wody kolońskiej przez wodę perfumowaną po właśnie właściwe perfumy. A tak naprawdę, no to wiesz, woda kolońska może być tania, ale ona spełnia konkretną, wiesz, to ma być odświeżenie po prostu, nie? A perfumy jednak mają być czymś bardziej takim produktem wieczorowym, trzymać po prostu faktycznie. Tak, no tak, perfumy no, są czymś innym, bo perfumy są tym stężonym, czystym ekstraktem. No i długotrwałym bardzo. Tak, a woda zapachowa oczywiście jest dużo tańsza. To jest odświeżenie, godzina, dwie tak naprawdę. Tak, dokładnie. Trzy maksymalnie, prawda? Więc wody koreańskie mogą być tańsze. To jest oczywiste. Ale potem, wracając do Nike, Nike się nie powstrzymało przed tym, żeby rozbudowywać portfel, dojąc już zbudowaną wiarygodność i zauważalność. I oni zarówno poszaleli w stronę ekspansji międzynarodowej, przede wszystkim na Japonię, jak również jeżeli chodzi o range produktowy. Ale tutaj też ci się muszę wtrącić, bo to jest niebezpieczna kreacja na Japonię. W sensie wiesz, że Japończycy no tak nie bardzo są diversity and inclusion. Tak, ale to chodzi mi o to, że Japonia po Stanach stała się drugim ważnym rynkiem dla producentów sneakersów i tutaj New Balance walczył w przeszłości z Nike i część sukcesu Nike Air była związana z bardzo entuzjastycznym przyjęciem na rynek japoński. Japończycy w ogóle uwielbiali amerykańskie sneakersy, ale te dwie firmy, czyli New Balance i mniej znana w Polsce i Nike, były szczególnie popularne, więc dlatego tutaj ta Japonia jest wstawiona. Ale nie, proszę cię. Znaczy nie, no w sensie Japończycy w ogóle lubią amerykańskie produkty, bo to też widać po Apple. Bo Apple, no jeśli chodzi o Japonię, to to jest jeden z najlepszych rynków dla Apple, tak naprawdę. Tam prawie, no może prawie każdy to przesada, ale bardzo, bardzo dużo ludzi faktycznie korzysta ze sprzętu Apple, chyba nawet więcej niż w samych Stanach. Tak. Że to jest faktycznie. Masz rację. Ale oni się nie powstrzymali po pierwsze od robienia streetwearu, więc tutaj nastąpiło dalekie odejście od butów sportowych, a także streetwearu dla kobiet. Po środku również produkują czy firmują okulary optyczne, ramki do okularów, co już jest bardzo dalekim odjazdem. No i to, co oni znów spowodują, to jest to, że ta rozbudowa elastyczności obniża
jeżeli my patrzymy na warstwę produktową, to obniża ich wyjątkowość. Tak, zasięg się buduje przez to, ale nie dość, że obniża ich wyjątkowość, ale także podważa ich kompetencje. Czy oni są firmą robiącą poważne buty sportowe, czy do cholery, oni po prostu robią miejskie ciuchy, czasem średniej jakości. Pytanie. I to, co tutaj zadziałało, to jest to, że oni mają i mieli od pewnego czasu swoją warstwę kulturową, just do it, odwoływanie się do ukrytych ambicji bardzo wielu ludzi, którzy też chcą być rycerzami, bohaterami, sportowcami, ale nie tak dosłownie. Ponownie odnaleziona autentyczność zarówno jest w stanie odbudować wyjątkowość, jak i elastyczność, i na to kładę uwagę, ponieważ jeżeli jest tak, że marka przerzuca swój punkt ciężkości na symbolikę i na warstwę kulturową, to jej elastyczność produktowa bardzo wyraźnie rośnie, dlatego że już nie trzyma ją kaganiec, w tym przypadku producenta butów. I tutaj jeszcze parę podobnych przykładów. Wiesz co, tutaj nam się jeszcze pojawiły dwa pytania i chciałbym, żebyś na nie również odpowiedział. To zacznijmy może od pytania Tomasza, bo tu się pojawiło coś takiego. A jak ten schemat ma się do dostępności fizycznej i mentalnej marki, o której mówi na przykład Byron Sharp, i czy tutaj można znaleźć jakieś obszary wspólne? Tak, obecność jest wprost Byrona Sharpa, a obecność symboliczna to jest obecność mentalna, budowa obecności mentalnej, a obecność produktowa to jest obecność w e-commerce albo w fizycznych sklepach. A marka, która jest kompletnie wiarygodna i autentyczna i nawet wyjątkowa, jeżeli chodzi o swoje produkty, jeżeli nie istnieje w tych przestrzeniach, to oczywiście jest skazana na porażkę, dlatego że tak naprawdę jej nie ma. I to jest element szarpowski, który tutaj jest bardzo wyraźny. Jest jeszcze teraz drugie pytanie od Jacka. Co powiecie o porównaniu siły brandu Nike w porównaniu do Under Armour, które nie poszło w streetwear? No dalej jest tak, że mimo że Under Armour jest też bardzo, bardzo popularną marką, to nie dorównuje sile narzędzia rażenia Nike, która być może, jeżeli chodzi ogólnie o odzież, jest, zwłaszcza w młodszych grupach, jest zdecydowanie marką numer jeden. Tak. W związku z tym, owszem, Under Armour z mniejszą produkcją i może z większym powściągiem, a nie przeżywa takich problemów jak Nike, to znaczy może dalej opierać swoją wiarygodność na produktach. Mam jeszcze trzecie pytanie i widzę, że ktoś pisze chyba czwarte, ale to sobie przejdziemy do tego już później, bo chciałbym, żebyś jeszcze na to trzecie odpowiedział i troszeczkę, żebyśmy pokazali tutaj prezentacji. I Małgorzata pyta, czy to zawsze powinna być ta sama kolejność ewolucji marki? To znaczy pierwsza musi być wiarygodność, czy można, czy tak samo łatwo jest pójść w drugą stronę, na przykład takie Xiaomi od ekspansywności do wiarygodności? To jest bardzo ciekawe pytanie. A normalny cykl życia marki to jest wiarygodność, zauważalność, ekspansywność. Ale jest tak, że rzeczywiście ten przykład Xiaomi mógłby być przebiegać w drugą stronę. Na pewno jest tak, że zbudowanie warstwy kulturowej niekoniecznie jest na końcu. Tak jak w przypadku właśnie Nike. Dobrze, ale to jest świetne pytanie. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. A tu jeszcze kolejne przykłady, które może wywołają wasze pytania. A Tag Heuer, który zaczynał od
o budowę swojej wiarygodności przez kompetencję produktową, również przez autentyczność, dlatego że opierał się na marce szwajcarskiej, marce Heuer, bardzo dobrej, a tutaj od strony francuskiej, bo to była szwajcarsko-francuska koprodukcja, Techniques d'Avant-Garde, stąd był ten, tak. I jego początkowe produkty miały wspólne cechy, które oni uwypuklali jako produkty, które budują tę markę. One miały wszystkie wodoszczelność do 200 metrów, to w tamtych czasach jeszcze nie było, to było dosyć dużo. One wszystkie miały uni-rotating bezel, czyli koronkę obracającą się tylko w jedną stronę. Wszystkie miały podobny utylitarny wygląd. I taki był początek tej marki, ale później oni, robiąc taką ograniczoną liczbę modeli, czy prawie jeden model, oczywiście w tych czasach, kiedy, o których mówię, bo to było jakiś czas temu, to była raczej sprzedaż fizyczna, no nie łapali odpowiedniego facingu, więc oni zaczęli produkować różne mutacje tych zegarków, na przykład linię Aquaracer, która miała na przykład podniesioną wodoszczelność do 1000 metrów. I taki był poziom drugi. Ale potem, no jak prawie wszyscy, nie zbudowawszy fajną markę, nie opartą na zauważalności, wiarygodności, nie powstrzymali się przed tym, żeby ją wydoić poprzez znaczne rozszerzenie range'u. A zaczęli robić zegarki damskie. No, tutaj mamy takie pinket and trinket po prostu. Tak. Tak, które już nie miały części z tych cech, o których mówiłem na początku, i zaczęli robić zegarki elektroniczne. Tym bardziej. Początkowo wszystkie tak Heuery były mechaniczne. A tu nagle. Czym trochę podważyli swoją pierwotną kompetencję. W związku z tym to ta sama sytuacja, obecność może fajnie, jeszcze lepiej, ale wyjątkowość i kompetencja pod znakiem zapytania. No cóż, więc przeszli na poziom kulturowy, Don't Crack Under Pressure, a to zresztą było ich drugie hasło w historii, takie istotne, a w których także ważną rolę grały kobiety, jeżeli chodzi o advertising. Tutaj jedna rzecz się jeszcze pojawiła przy okazji od Natalii. Mm-hmm. Natalia pisze, wydaje się, że Chiny po prostu wprowadzają nowe reguły gry. Niektóre się sprawdzą na zachodnich rynkach i tutaj podejrzewam, że jest to na przykład analogia do Xiaomi, które dosyć dobrze się sprzedaje, a niektóre nie i patrz, Shopee, PPP. Tylko jest jedna kwestia, Natalio, Shopee z tego co wiem, to jest singapurską akurat spółką i znaczy nie wiem dokładnie, czy na ile też tam faktycznie Chińczycy ręce swoje wkładali, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Nawet jeśli to tam byli Chińczycy, to też jest kwestia taka, że połowa mieszkańców Singapuru to są etniczni Chińczycy, więc to mogło być trudniejsze. Ale faktycznie, no, tylko że to, dlaczego się Shopee nie udało, to myślę, że to już było, można byłoby o tym osobny webinar w ogóle nagrać. Mm-hmm. To jest raz, a dwa, że też zobacz, na przykład w podobnej kategorii też udało się AliExpress. Po prostu ten marketplace całkiem dobrze sobie poradził w Polsce między innymi i działa tutaj naprawdę nieźle. Nawet sobie ostatnie automaty paczkowe zaczął robić i to w małych miejscowościach. To tak przy okazji, nie wiem, czy masz coś tutaj do dodania. No, na pewno jest tak, Natalia, że Chiny wprowadziły ten styl. Działamy przez produkty i stosunkowo szeroki range, ewentualnie z silver bulletem, tak jak w przypadku Samsunga. A czasem bez, jak w przypadku Xiaomi. Mm. I tak, to jest prawda, tam
kultura marketingowa stała w przeszłości na gorszym poziomie. Marki właśnie budowane były organicznie. Czy to też wynika w ogóle z historii, no bo to tak naprawdę były montownie jedne wielkie dla Zachodu. Tak. Przez wiele, wiele lat. Wracając do, mogę wrócić, tak, tak jeszcze parę przykładów. Popatrzmy sobie jeszcze na inny przykład. Marmite, ekstrakt drożdżowy sprzedawany w Anglii od początku zeszłego wieku, a współzawodniczący zresztą międzynarodowo z podobnym ekstraktem Megamite, który jest australijski, który ma bardzo silny smak i który używany był przez Brytyjczyków do smarowania kanapek z cheddarem przede wszystkim. A jako wyciąg z drożdży był bardzo zdrowy, przynajmniej tak był prezentowany. A początkowo i długi czas wszystko opierało się na produkcie, na tym samym produkcie. Plus dla Marmite'a oni się powstrzymali przed jakimikolwiek modyfikacjami etykiety i opakowania. Także to, co teraz widzimy, bardzo przypomina produkt sprzed 100 lat. Czym niewątpliwie budowali swoją autentyczność. Jesteśmy tu stale, zawsze. Ale oczywiście, jak to tutaj historia się powtarza, nie mogli się powstrzymać przed tym, żeby rozbudowywać facingu, a produkując niezliczone ilości wydań specjalnych albo specjalnych wersji, a następnie również nie mogli się powstrzymać od tego, żeby wyegzekwować elastyczność swoją, a produkując nie tylko ciasteczka, chleb krupki, ciastka ryżowe, ale też ku zdumieniu wszystkich pastę do zębów o charakterystycznym smaku Marmite, który, zapewniam was, jest smakiem nabytym, bardzo wyraźnie. I nawet sami poczuli, że to trochę już jest off, i na odwrotnej stronie tego pudełka jest napisane, czyżbyśmy nie poszli za daleko, czy nie poszliśmy za daleko. Oczywiście znowu ta sama sytuacja, może budowa zasięgu poprawiła obecność, ale wyjątkowość bardzo zmalała, mimo że jak widzicie, oni utrzymywali ten sam kod graficzny i ich kompetencja, no cóż, jak już robią pastę do zębów, to nie wiadomo. I oni sobie poradzili, wprowadzając to na wyższy kulturowy poziom. Albo to lubisz, albo uwielbiasz. Co zresztą odpowiadało prawdzie, bo tak się polaryzują użytkownicy Marmite i nieużytkownicy Marmite. Więc w jakiś sposób oni zbudowali klub użytkowników Marmite'a, którzy kochają jego smak, którzy uwielbiają jego smak, i cóż, wtedy pasta do zębów jest całkowicie zrozumiała. Jeszcze tutaj Jacek też napisał, pojawiło się takie pytanie, czy nie jest tak, że jak pojawia się fundusz inwestycyjny, to nagle zmienia się DNA firmy i zaczyna się patrzenie na cyferki, a nie to, dlaczego te firmy powstały. No i cóż, no to jest troszkę takie pytanie już zahaczające właśnie bardziej o budowanie tej marki od strony finansowej, tak? Tak. Natomiast mnie ciekawi, co ty o tym myślisz, bo tak, też prawda jest taka, że ja bym się na przykład z tym nie zgodził, bo różne są, ja też jestem jednocześnie dziennikarzem, mam startup, więc też z funduszami VC mam do czynienia dosyć często i wiem, że część z nich faktycznie coś tam troszeczkę próbuje narzucać, pewną wizję startupowi, ale to nie zawsze tak działa. Natomiast też, wiesz, to nie jest jedyna forma tak naprawdę finansowania swojego projektu, Jacku, no bo nie zapominaj, że są też venture leadery,
co jest, są też aniołowie biznesu, jest też crowdfunding, crowd investing, jest też bootstrapping, czyli po prostu rozwijamy się w oparciu o to, co zarobiliśmy. To raz, a dwa, że też są takie marki jak na przykład Tesla, które też mają dosyć dużo pieniędzy inwestorów, a są zarządzane wręcz w autorytarny sposób. Przedmiotem jest jedyno władztwo Ilona Maska tak naprawdę. Więc nie wiem, co ty o tym sądzisz. A myśmy mieli do czynienia z wieloma markami, które były zarządzane przez fundusz inwestycyjny. A dla nas zresztą jako firmy to jest takie, to są dobrzy klienci, bo wtedy marka przechodzi jakby już szybki kurs odzyskania pełnej sprawności, ale też fundusze inwestycyjne mają na ogół swoje targety. No tak. W ciągu 3 lat marka ma wzrosnąć o tyle, no i wtedy ją sprzedamy. Tak, no exit tak zwany. Tak. I tutaj rzeczywiście wprowadzanie tej warstwy kulturowej wymaga wytłumaczenia funduszowi, że to pomoże. I między innymi ten model jest po to, żeby tłumaczyć klientom, którzy nie myślą poza produktem, a dlaczego ta symbolika, dlaczego ta warstwa kulturowa jest taka potrzebna dla kondycji marki. I wiele razy nam się udało, więc taka jest odpowiedź. Dobrze, to myślę, że możemy przejść dalej. Jak się jeszcze jakieś pytania pojawią, to będzie. Tutaj jeszcze ze 2 przykłady bardzo podobne. Jack Daniels, który zaczął od jednego kanonicznego produktu. Oczywiście strasznie słaby facing, więc wyprodukował całą serię mutacji, a następnie również poleciał, robiąc ciasteczka, kawę, czekoladę i nawet marynaty do mięsa. I to, co utrzymało to wszystko w kupie, także tak powiem, bo to oczywiście znowu zaburzyło ten obrazek, to jest dobre, nowe ustawienie kulturowe z powodu, żeby się to liczyło, to ma się liczyć, które przywołuje argumenty pierwotnego smaku, także i heritage'u Jacka Danielsa. Oni też chcieli, prawdę mówiąc, uniknąć skandalu PR-owego, który w międzyczasie nastąpił. Oni byli bardzo skupieni poprzednio na budowie swojej autentyczności przez historię założycielską, w której Jack Daniels tutaj na obrazku wymyślił ten proces filtrowania przez węgiel, który dawał rzekomo taki fajny smak Jackowi Bourbonowi, Jack Daniels. No w pewnym momencie się okazało, że i to całkiem niedawno, że ten proces wymyślił jego nie czarny niewolnik, a nie on sam biały Jack Daniels. I tutaj był duży kryzys PR-owy, więc być może to też zadziałało. Jeszcze 2 przykłady i ja już się zamknę. Bardzo fajny przykład, Birkenstock, który zaczynał od tego konkretnego produktu, który z jakiegoś zaskakującego powodu zrobił się popularny wśród amerykańskich hipisów. Akurat te Birkenstocki to są Birkenstocki, historyczne Birkenstocki Stevie Jobsa. A jak wiecie, Dolina Krzemowa wyrosła z kultury hipisowskiej, więc to nic dziwnego. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Stanach, to właściwie w tej uniwersyteckiej miejscowości, w jakiej ja mieszkałem, wszyscy chodzili właśnie w Birkenstockach. To było super, super modne obuwie. Potem trochę to się wycofało. Birkenstock oczywiście... Przepraszam, w drugą stronę poszedłem.
ponieważ to też był czas sklepów fizycznych, rozbudowywał swój facing czy ofertę dosyć konserwatywnie, bo tylko przy pomocy wariacji tej samej podeszwy, tak jakby, zrobili klapki z tylnym paskiem, zrobili klapki kryte, bardzo popularne, i zaczęli robić klapki wyraźnie damskie. Poprzednio oni robili uniseksowe z całą pewnością. No i wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że oni oczywiście nie powstrzymali się od ekspansji. To już są dużo mniej odległe dzieje. Birkenstock tymczasem zadziwiająco zyskiwał na popularności. To był taki odrodzenie się Birkenstocka i oni zaczęli robić buty miejskie, buty turystyczne, jak również buty plastikowe, co było w radykalnym odejściem od ich pierwotnej idei, że wszystko jest naturalne, że te podeszwy są zawsze korkowe, że to jest bardzo zdrowe, cóż, no ale one były dużo tańsze. I także występowały w wariantach kobiecych, takich zdecydowanie kobiecych, tak jak tutaj. To, co nastąpiło, oczywiście może i podniosło jeszcze obecność, ale bardzo zmniejszyło ich wyjątkowość i kompetencje, i podważyło kompetencje, która była bardzo jasna. To są klapki ortopedyczne na korku. I to, czym oni się uratowali, to było bardzo sprytne hasło o aglifoerizm, które wyraźnie nawiązywało do takiego trendu, który się już zdarzył w modzie, ładnie już było, który podchwyciło bardzo wiele marek niestety. Oni także, odwołując się do tego, że te ich buty były ponadczasowe i dalej raczej ortopedyczne, więc z jakiegoś punktu widzenia były paskudne, podnosili sprawę tego, że jest powód. A tutaj łapiąc się na kulturowy trend chodzenia boso. I to bardzo ładne, to jest bardzo, bardzo ładnie zbudowany taki chwyt kulturowy. Koniec! To był ostatni przykład. Dokładnie. Mamy 4 minuty. Tak, także mamy jeszcze czas na to, żeby na wasze pytania poodpowiadać, ale najpierw może, jako że jestem tutaj współprowadzącym w cudzysłowie, może to mam prawo pierwsze pytania, tak się oczywiście, to nazwę. Tak. Wiesz, co mnie ciekawi, co myślisz w takim razie o marce Chibo, która też była skolerowana bardzo wyraźnie z kawą, tak, a trzeba produkować po prostu wszystko. To doskonały przykład. Marka Chibo jest cały czas w takim centrum mojej uwagi, jako marka, która mnie jako stratega rzuciła na kolana, ponieważ kiedy oni wprowadzili tę wizję swoich sklepów Chibo, to ja uważałem, że wykonali jakby taki mega strzał w stopę, że pozbawiają się tej swojej pierwotnej kompetencji kawowej, która była przyzwoicie zbudowana, na rzecz czegoś zupełnie innego. Tak, oni chyba zaczęli w ogóle odzież produkować, tak, w pewnym momencie, dystrybuować. Oni zaczęli, nie wiem czy wiesz, to sklepy Chibo oparte są na idei rotowania, czasowego rotowania całego asortymentu. Oni nie są producentami, ale oni tam brandują produkty, które gdzieś tam znajdą i które mogą sprzedawać taniej. Zresztą też na Nowym Świecie w Warszawie jest sklep Chibo. Tak. Absolutnie tak, z którego ja korzystam jako sklepu kawowego, bo czasem się tam zdarza dobra kawa, ale również patrzę na ten trik, który oni zbudowali tymi czasowymi zmianami, który okazał się wspaniały.
Dlatego, że oni mogli rozbudowywać swoją obecność poprzez punkty sprzedaży. Tam jest zawsze duży ruch, większy niż byłby, gdyby sprzedawali tylko kawę. A w dodatku te produkty są w miarę solidne. I oni naganiają sobie nowych klientów, zaskakująco nie tracąc na kompetencji kawowej, dlatego że te działy kawowe są rozbudowane i bardzo widoczne. Mm-hmm. No tak, no, ale ja też pamiętam te kampanie Chibo, jak oni tam, to były takie dosyć humorystyczne i pamiętam, że był właśnie zawsze na końcu ten element Chibo, przecież to kawa. Tam się po prostu ta osoba śmiała, jak się ktoś tam ją pytał, skąd masz na przykład tę czapkę, skąd masz te rękawiczki, skąd masz te koszule, cokolwiek takiego. No nie? Tak. I się zastanawiałem właśnie też przez długi, długi czas, czy im się to faktycznie udało, ale widzę, że oni to kontynuują, więc... Jak najbardziej kontynuują, pomyśl też, jak to wygląda w e-commerce. Ich sklep jest częściej odwiedzany, dlatego że część ludzi zagląda do sklepu, także sklepów internetowych, żeby zobaczyć, co oni teraz sprzedają. Mhm. To jest bardzo fajny chwyt i nie zawsze oni muszą szukać kawy, w której Chibo zresztą ma ciężką konkurencję. Tak, to prawda. No tutaj się też troszeczkę pytań pojawia i kilka też takich rzeczy, więc tutaj na przykład Tomas pisze, że ale sklepy Chibo były w Niemczech od 1945 roku. Mhm. No cóż, no ja przyznam szczerze, że nie wiem, ale... Mhm. Tomaszu, wiele marek próbowało dobrego rozwiązania, ale zanim uznało je za kluczowe, to mijało wiele lat. Więc taka jest odpowiedź. Tak, oni może mieli takie sklepy, ale poza Niemcami Chibo raczej występowało jako producent kawy. To prawda. Tutaj też Jacek pisze, że to samo myślał kiedyś na temat impostu, czyli co za debil będzie leciał do paczkomatu, jak kurier może mu to samo przynieść do domu, a teraz dla niego to najbardziej innowacyjna firma w Polsce. Tak. I to w sumie prawda, chociaż ja nie wiem, czy... No bo paczkomat jest jakąś formą innowacji, ale nie powiedziałbym, że takiej, wiesz, że nagle, jakby impost nagle zaczął sprzedawać, nie wiem, paluszki słone, tak. To może prędzej by faktycznie była taka rozbieżność. Albo żeby własne sklepy otworzył. No na przykład, chociaż myślę, że akurat właśnie ten obszar takich paczkomatów, nawet jakby impost zaczął tworzyć własne dark story, a chyba nawet robi, chyba teraz się też w e-commerce jakoś tam wkręca, to nadal jest to dosyć podobna kategoria, bo to jest po prostu dostawa. Tak, InPost po prostu raczej był interesujący ze względu na to, po pierwsze, że mieli dobrą wizję tych automatów, że one są niespodziewanie dla wielu ludzi wygodniejsze od kuriera. Tak, no i sprawnie działają. A drugie to była cała ich warstwa symboliczna, która była zupełnie zaskakująca, bo próbowała nawiązać emocjonalną, humorystyczny wręcz kontakt z konsumentem. A przecież wiecie, jak wyglądają komunikaty, listy impostu. Tak. No, są dobre. I to jest bardzo fajne i rozweselające i dzięki temu można im więcej wybaczyć. To też, to prawda. No i faktycznie to działa, jest sprawne. Też dokonali udanej bardzo ekspansji, bo są dosłownie wszędzie. Już obecnie nawet się pojawiają paczkomaty na wsiach po prostu. I też jeszcze nas pyta tutaj Konrad, jaka jest w takim razie konkluzja na koniec? A konkluzja na koniec jest taka, że jeżeli marka się silnie streczuje, czy egzekwuje swoją elastyczność, to ryzykuje utratą i wiarygodności, i wyróżnialności. Zwłaszcza jeśli chodzi o unikalność, o wyjątkowość. I wtedy ucieczką, jedyną dobrą ucieczką, jest zrobienie z niej marki kulturowej. Taka jest konkluzja. No i myślę, że możemy tak naprawdę to zakończyć. Jeszcze jest co prawda pytanie od Jacka, co sądzimy na temat UVP polskich firm, ale myślę, że to byłoby już na tyle rozbudowana odpowiedź, że moglibyśmy spokojnie piąty webinar po prostu bezpłatny o tym nagrać. A propos właśnie bezpłatnych webinarów, to będziemy też przygotowywać niedługo dla Was czwarty już webinar, który będzie też ostatnim webinarem naszym bezpłatnym o marketingu kulturowym, przygotowanym razem ze Stratosferą. No i cóż, zapraszamy Was tak naprawdę za 2 tygodnie, to będzie też piątek, to będzie luty. Wszyscy otrzymacie powiadomienie na Wasze maile, żebyście oczywiście pamiętali o tym, że taki webinar się pojawi i żebyście się mogli zapisać.
No i do zobaczenia też. Do zobaczenia. Dokładnie. Dziękujemy Wam jeszcze raz, że tutaj z nami byliście. Mamy nadzieję, że się podobało. Też do Was zostanie wysłana ankieta, także będziemy bardzo wdzięczni, jak ocenicie ten webinar. No i do zobaczenia na przyszłych naszych webinarach. Tak jest. Dobra.